I już w tym momencie zapraszamy kolejnego bohatera. Zobaczymy, jak sobie poradzi i czy będzie mógł powiedzieć swojemu rywalowi: uważaj, z kim tańczysz. Przed wami Andrzej Andrew Gazda! Osiemdziesiąt trzy kilogramy. Zapraszam, Andrew, na lewo. I przywitajmy jego rywala. Tutaj prosiłbym ochroniarzy o bycie w pogotowiu. Przemysław Sekwento Skulski! Osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset, czyli drobna, drobniutka przewaga na stron po stronie Sekwento. Zapraszam panowie tutaj na środeczek, Chyba będzie. Tutaj jest taka prośba, żeby oni byli z dala od siebie, bo to tak ciężko z kontrolą. Tutaj, na spokojnie, podejdźcie bliżej, ale nie za blisko. Panowie tak prosilibyśmy. Mam nadzieję, że panowie będą w stanie się powstrzymać. No co, jutro Gazda będzie przyjechany, nie? Klapka była robiona dzisiaj. No, za te słowa pamiętaj, do nikogo tak nie gada już więcej, bo zobacz, co się będzie z tobą działo. Jestem przygotowany, uwierz. Dobrze, to jutro będziemy jeździć z tobą, nie? I zatańczymy. O, trzeba uważać, bo życiowy parkiet bywa śliski. Znaczy, myślałem, że jest taki duży, taki większy, szczerze. Z półtorej razy ode mnie, ale jest spoko. No tak, jesteś odrobinkę cięższy. Słyszę? Jest od ciebie odrobinkę cięższy, no i strzelam, że zasięg będzie miał też troszkę większy. No to jutro zobaczymy, nie? Ale siły nie ma takiej jak ja mam, nie? Jak go pierdolne, to zawinie, nie? Jak po liściu. Okej. Okay. Panowie, jesteście w stanie tak jeszcze ze dwa kroczki podejść bliżej, żeby się nie zaatakować, czy... Dobrze. Jeszcze kroczek dosłownie. No. Dobrze. Mówi, nic ci nie zrobię, po czym... Dobrze. Dobrze, panowie, pozycja bokserska w takim razie. Dobrze, dziękujemy serdecznie, panowie. Sekwento, zapraszamy. Andrew, do ciebie jeszcze jedno pytanko. Czy dla ciebie po tym, jak wyłapałeś tego lepca z partyzanta, co bardzo, że tak powiem, było takie, co ci się nie podobało, czy to jest dla ciebie też kwestia pewnego takiego szacunku, odzyskania godności? Znaczy, no wiesz, to było dwa dni przed galą, co nie, gdzieś tam wiadomo, no to poczułem, to było całe takie pierdolnięcie. Gdzieś to z lekka poczułem, ale no, życie, co nie, trudno. Wiele osób uważa, że on tam cię mocno podłączył i że to źle zwiastuje przed twoją walką, że jeżeli był w stanie po prostu zwykłym takim liściem cię położyć, no to będzie ci ciężko. Nie, no wiesz, to nie będę pierdolił, to było, wiesz, gdzieś tam powiedzmy... Stoję sobie na luzaku, czyste, mocne uderzenie, co nie, to gdzieś tam myślę, że każdy by się gdzieś tam powiedzmy poczuł, co nie, także nie, spoko, jutro ja mam chudziutką głowę, wychodzę, pokazuję swoje, robimy robotę z trenerami, wychodzę na chatę i tyle. Okej, okay, to w takim razie dziękujemy serdecznie. I McDonalda muszę zjeść, bo trzymałem Michę cały czas i mam ochotę się napierdalać w końcu czegoś niezdrowego. No, także jak mówił, dobry przykład dla młodzieży, Andrew Gazda, wielkie brawa!